spokojnie, ziomuś, ja chcę tylko wąsa. Dosłownie, na wąsa i wąsa. Masz, tu ci odkładam. Trzymaj. Kazakhstan is the greatest country in the world. All the other countries I ruled by little girls. Moi drodzy, cały świat patrzy dzisiaj w jedną stronę. Całe Stany Zjednoczone, nie tylko, ja również, czekały na ten dzień. Szczerze powiedziawszy, od dawna nie było aż tak napiętej sytuacji i nie było aż tak wielkich oczekiwań. To dzisiaj ma premierę Borat 2. I like. No oprócz tego bardzo możliwe, że kwestia dekryminalizacji marihuany, która została poruszona w debacie prezydenckiej o fotel prezydenta USA, the greatest country in the world, może być sporą kartą przetargową i być może zadecyduje o zwycięstwie. Znaczy, tu w sumie powinien być znak zapytania. Zadecyduje o zwycięstwie? Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie. Ja jestem Mops, a to jest Weed Week. Zaczynamy. Weed Week. L420, kochani karofanie, jestem Mops, a to jest Weed Week, czyli jedyny jak ja w Polsce, który coś o tym przedstawiał. Marihuana. Jeszcze raz, L420, kochani karofanie, jestem Mops, a to jest Weed Week, czyli jedyny jak ja w Polsce, który regularnie przedstawia wam ciekawostki, nowinki ze świata konopi, nie tylko, a czasami rozdaję prezenty, bo mamy guest! Tym razem mam kalendarz 420, jedyny taki kalendarz, który zaczyna się 20 kwietnia i kończy 20 kwietnia rok później, wiadomo dlaczego wtedy. Aby go zgarnąć, trzeba pobrać darmową aplikację Rollmops, app.rollmops.pl i w niedzielę tam będzie losowanie na ten kalendarz. Moi drodzy, czy sprawa marihuany może zadecydować o tym, kto wygra wybory w USA? A jeżeli wierzyć obietnicom Bidena i Harris, czyli to są ci oponenci Rudego, czy taka hipotetyczna dekryminalizacja rzuci nowe światełko na globalną zieloną rewolucję? Niczym ta lampa, Hydromars na pomidorkę. Kurwa, mistrzem product placementu. Recenzja tej lampy na dniach, a o tym jak rzuca ona światełko na pomidory, ktoś z was będzie mógł powiedzieć, bo będzie ona do wygrania w aplikacji Rollmops. Debata. Wybaczcie te żarciki, ale właśnie oglądałem 2-3, no blisko 4 godziny amerykańskich polityków, czytaj, debata prezydencka w USA, Trump versus Biden, no i wypowiedzi pani Harris. No i to właśnie kandydatka na fotel wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych zapowiedziała dekryminalizację marihuany oraz anulowanie wszystkich wyroków osób skazanych za marihuanę. I like! Ale zanim przejdziemy do wypowiedzi polityków, przypomnijmy sobie na szybciorka, jak wygląda sprawa legalności marihuany w USA. Tak to będzie dzisiaj wyglądało. Zielona mapa świata. Wbrew temu, co możecie myśleć, marihuana w Stanach Zjednoczonych jest całkowicie nielegalna. Say what? Zarówno ta rekreacyjna, jak i ta medyczna. Zgodnie z Controlled Substance Act jest w grupie numero uno tuż obok kokainy czy heroiny i nie ma totalnie żadnego zastosowania medycznego czy rekreacyjnego. Mimo to w większości stanów można leczyć się marihuaną, a w wielu stanach kupić ją do użytku rekreacyjnego. Dlaczego tak jest? Dlaczego? Ano dlatego tak jest, że marihuana jest nielegalna na poziomie federalnym, a nie stanowym. Króciutka lekcja historii. W trakcie, gdy tworzyła się Unia Stanów Zjednoczonych, w niektórych koloniach istniały już pewne przepisy czy dokumenty regulujące podstawowe wolności i mieszkańcy tychże kolonii chcieli je zachować. I tak jak federaliści chcieli silnej władzy centralnej, tak antyfederaliści domagali się szerokich praw jednostek i autonomii poszczególnych stanów, które de facto były prawie że odrębnymi państwami. 10. poprawka do Konstytucji, która jest prawem nadrzędnym w Stanach Zjednoczonych, zapewnia autonomię poszczególnego stanu w niektórych obszarach. I te właśnie prawa nie zawsze pokrywają się z prawem federalnym. W związku z powyższym, z ponad 50 stanów w Stanach Zjednoczonych, aż w 33 stanach w dystrykcie Kolumbii oraz 4 z 5 terytoriów poza USA, tych stale zamieszkałych jak Puerto Rico, Virgin Island, można używać marihuany do celów medycznych. W 11 stanach można jej używać do celów rekreacyjnych. No i jest to ewidentny konflikt między prawem stanowym a prawem federalnym, gdzie pacjenci mogą leczyć się na legalu w swoim stanie, jednocześnie naruszając tym prawo federalne. Dlatego taka osoba paląca bolka w Kalifornii, zgodnie z prawem federalnym, może zostać aresztowana. I tutaj słowem klucz jest może.
ponieważ władza federalna może ją aresztować, ale nie musi. I na tym poziomie jakby kończy się moja znajomość prawa amerykańskiego, co mnie bardzo ciekawi, dlaczego nie jest egzekwowane to prawo federalne wobec tych stanów. Wydaje mi się, że po prostu no, na zasadzie takiej no, jesteśmy tak dogadani, chyba na tym te stany polegają, że jest to jakieś takie dogadanie się tych stanów różnych, nie? Dlatego na tym chyba Unia polega. Natomiast jak mam specjalistów, piszcie w komentarzach. Wracając do tematu, warto tutaj zaznaczyć, iż mimo tego, że jest legal, tak naprawdę jest nielegal. I na przykład przy staraniu się o kredyt, czy jakiekolwiek inne udogodnienia, z którymi inne firmy problemów nie mają, firmy z branży konopnej mogą mieć problemy. Na przykład nie dostają kredytów. Na przykład nawet do dzisiaj wiele sklepów nadal może przyjmować płatności tylko gotówkowe. Żadnych kart, żadnych płatności elektronicznych. No i właśnie dlatego depenalizacja marihuany na szczeblu federalnym jest tak niezwykle istotna, nie tylko dla zmian społecznych, systemu więziennictwa, ale właśnie dla wielkiego, dużego biznesu, importu, eksportu zioła ze stanów do stanów, pozyskiwaniu kredytów, czy nawet prowadzenia profesjonalnych, legalnych, naukowych badań dotyczących zdrowotnych właściwości konopi. Nielegalność marihuany stoi też zapewne na drodze wejścia wielkich koncernów, jak tytoniowe, Big Pharma, koncerny farmaceutyczne w branżę konopną. No, czy to już dobre, czy złe? Pozostawiam Wam to pytanie otwarte, piszcie w komentarzach, natomiast to jest już kwestia na zupełnie oddzielny odcinek. Ale mniej więcej wiemy, dlaczego jarając w Kalifornii, tak nie do końca jest to legalne. Debata. W środowisku konopnym pojawiło się bardzo dużo artykułów, jakoby marihuana miała być kartą przetargową przy wyborach prezydenckich po wystąpieniu kandydantki na... W środowisku konopnym pojawiło się sporo artykułów na temat tego, jakoby marihuana miała być kartą przetargową w wyborach prezydenckich po wystąpieniu kandydatki na fotel wiceprezydenta USA. Pani Kamali Harris. Have you ever smoked? I have. Okay. Like and I inhale. I did inhale. It was a long time ago. No i tutaj o ile wydaje mi się, iż umieszczanie nagłówków, że marihuana wysunęła się na pierwszy plan debaty prezydenckiej, jest delikatną nadinterpretacją tego zdania, które za chwilę powiem, ponieważ to było dosłownie jedno zdanie. Natomiast nie zmienia to faktu, że polityk takiej rangi poruszył taką kwestię, może mieć to ogromny wpływ i na wyniki wyborów, też tak mi się wydaje. Natomiast pani Harris poruszyła tą kwestię dwukrotnie w debacie z kandydatem z obozu Trumpa oraz w programie Black America, już dokładnie nie pamiętam co to było, podlinkuję wam to tutaj. I ta kwestia została poruszona w kontekście bardzo ważnej kwestii, czyli licznych zatrzymań i aresztowań Afroamerykanów, między innymi za przestępstwa związane z niewielkimi ilościami narkotyków, które mieli na użytek własny. We will decriminalize marijuana and will expand the records of those who have been convicted of marijuana, czyli zdekryminalizujemy marihuanę i skasujemy rejestry karne wszystkich tych, którzy popełnili jakieś przestępstwa związane z marihuaną. Teraz druga króciutka lekcja historii, moi drodzy. Warto zwrócić uwagę, że początek prohibicji i zdelegalizowanie marihuany miało miejsce już w latach 30. Wcześniej był luzik, na serio. Nawet na banknocie 100-dolarowym mamy scenkę żniw pola konopnego. Mało tego, konstytucja Stanów Zjednoczonych jest napisana właśnie na papierze konopnym. Wtedy to w latach 30. niejaki Harry J. Anslinger został pierwszym dyrektorem Federalnego Biura do Spraw Narkotyków w Departamencie Skarbu USA. No i na tym nowym stanowisku szukał sobie, że tak powiem, nowego zajęcia, nowego wroga, no i nowego sposobu na zatrzymywanie tych wrogów, między innymi imigrantów i mniejszości etnicznych. Sama nazwa marihuana pochodzi właśnie z Meksyku i stamtąd było również bardzo dużo imigrantów, w których kulturze no, konopie były na porządku dziennym. To samo dotyczyło Afroamerykanów z Nowego Orleanu, gdzie było ich bardzo dużo i wtedy zaczęła się cała zorganizowana kampania demonizująca marihuanę i kampania, która miała udowodnić, że pan Anslinger jest zajebiście potrzebny i robi naprawdę dobrą robotę. Wtedy zaczęły się opowiastki o muzyce szatana, jazz, gdzie Afroamerykanie pod wpływem szatańskiej rośliny są opętani. Mało tego, biali ludzie też chodzą na te koncerty, mało tego, podobno podpalają trawkę i mało tego, mogą wpaść wtedy w szpony ogarniętych morderczym amokiem
no bo tak to wtedy naprawdę argumentowano, imigrantów meksykańskich. Tworzono zajebisty raport, totalnie nie poparty żadnymi faktami naukowymi. No i co? Udało mu się. Cały świat poszedł w te ślady, marihuana została zdelegalizowana pierw w Stanach i stopniowo na całym świecie. No bo delegalizując zioło, łatwo można zamknąć kogoś, kto to zioło ma zawsze przy sobie. Tym bardziej, jeżeli wiemy, kto często to zioło ma przy sobie. I tak do niedawna system więziennictwa w Stanach Zjednoczonych po części opierał się na nielegalności marihuany. Szczególnie te wszystkie więzienia prywatne, których w Stanach Zjednoczonych jest naprawdę dużo. Rocznie aresztuje się tam ponad 1 000 000 osób w związku z posiadaniem narkotyków. Bardzo wiele z tych aresztowań kończy się wyrokami w sądu. 1 na 5 osób w więzieniu jest przez sprawy narkotykowe. Znaczna większość tych spraw to sprawy za posiadanie marihuany i większość z tych ludzi są to niestety Afroamerykanie. Tak więc dekryminalizacja zabiera jakby klientów z więzieniom, legalizacja zabiera hajs mafii, tej z pistoletami i tej w kołnierzykach, którzy sprzedają potem leki do aptek, no ale też dekryminalizacja zabiera jakby spod nóg płaszczyznę, na której ani policjanci mogą dawać upust swoim rasistowskim zapędom. No bo nie będzie kogo zatrzymywać. Hola, hola, hola. Uprzedzając wasze komentarze, nie chcę, aby ten materiał poszedł w stronę dyskusji na temat rasizmu, ale podam taki przykład. Gdyby hipotetycznie zdelegalizowano wódkę, na przykład w Niemczech, no bo Polska to jest taki kraj monotematyczny, że tak powiem. Wszyscy są biali i piją. Natomiast gdyby w takich Niemczech zdelegalizowano wódkę, jestem przekonany, że nagle więzienie byłoby pełne białych katolików, po części Polaków, pewnie Rosjan, Ukraińców, aniżeli czarnych czy Arabów, którzy nie piją po prostu ze względów religijnych lub po prostu tego nie lubią. Real talk, długo mieszkałem w Berlinie i wielokrotnie na melanżach my z Pitem tam piwkowaliśmy sobie, a oni tak niekoniecznie. Albo w ogóle nie piją, albo woli sobie po prostu zapalić. Tak to już jest. Dlatego bardzo łatwo można zrozumieć, dlaczego w Stanach Zjednoczonych w więzieniach sporo Afroamerykanów jest aresztowanych ze względu na niewielkie ilości marihuany. I teraz między innymi kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych przyznał się, iż ta polityka narkotykowa była błędem. Ale do tego za chwilę. Dobra, wracamy do debaty. Wracamy do debaty. Pani Harris powtórzyła swoją obietnicę, czyli dekryminalizacja marihuany oraz skasowania wszystkich wyroków związanych z marihuaną w kolejnym wystąpieniu sprzed kilku dni, zwracając po raz kolejny uwaga na problem aresztowań Afroamerykanów z niewielką ilością marihuany czy narkotyków. Świadomie używam tutaj marihuany w towarzystwie słowa narkotyki, ponieważ cały czas ona figuruje na liście narkotyków obok heroiny i kokainy i takiej nomenklatury muszę się trzymać. Natomiast pani Harris już od dawna jest zwolenniczką legalizacji, to już w 2014 roku nawet mówiła, ale nie zawsze tak było i tutaj często to się jej zarzuca oraz Bidenowi. No i tutaj pani Harris otwarcie przyznaje się do błędnych osądów wcześniej, natomiast usprawiedliwia to w taki sposób, że jej obawy były dyktowane wyłącznie troską o dzieci. Natomiast, i co jest tutaj bardzo ważne i warte uwagi, powiedziała w jednym z wywiadów, aby przebadać dokładnie właściwości konopi, musi być ona zalegalizowana i nawet jeżeli niesie to ze sobą pewne ryzyko, które jest niewspółmiernie mniejsze od korzyści, które niesie dostęp do badań i wiedzy na temat konopi, jestem gotowa to ryzyko ponieść. No już chciałem powiedzieć, że powoli zbliżamy się do końca, do mojego podsumowania całej tej sytuacji, natomiast z tego co widzę, mam tu jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć karteczek, więc te moje podsumowanie wcale nie będzie takie króciutkie. Przygotowuję się, natomiast ja potrzebuję małej przerwy. Zaraz wracam. Jestem. Czekałem z tym materiałem do wczorajszej nocy. Naprawdę chciałem to już puścić w zeszłym tygodniu, natomiast chciałem jeszcze zobaczyć debatę Trump versus Biden, no i czy zostaną w niej poruszone te kwestie marihuany, skoro wszystkie portale piszą, że to kwestia konopna może zaważyć o tym, czy Rudy będzie dalej w Białym Domu. No, o marihuanie nie było nic, natomiast było o narkotykach i w sumie to, co usłyszałem, no, może zapisać się na kartach historii. O co chodzi? Ehem.
Poruszono po raz kolejny kwestię aresztowań Afroamerykanów, młodych, głównie za niewielkie ilości narkotyków. No, chodzi tutaj przede wszystkim o marihuanę. I Bidenowi zarzucono, że wspierał ustawy, na podstawie których zamykano ogromne liczby głównie młodych, czarnych obywateli za niewielkie ilości narkotyków. I jak on się do tego teraz ustosunkuje? Dlaczego ci ludzie mają na niego zagłosować, skoro kiedyś to też dzięki niemu pośrednio lub bezpośrednio, bezpośrednio, ponieważ podpisał ten dokument, to przez niego ci ludzie byli zamykani do tych więzień. Dlaczego mają mu teraz zaufać? Biden oficjalnie przyznał, że był to wielki błąd. I od tego czasu, odkąd jest tam gdzieś przy władzy, próbuje ten błąd naprawić. Uważa, iż w ogóle nie powinno się karać więzieniem użytkowników jakichkolwiek narkotyków, nie powinno ich się pozbawiać wolności, tylko powinno się ich wysyłać na leczenie i takim ludziom powinno się pomagać. Brawo! W końcu! Miliony ofiar wojny z narkotykami później. Ale to bardzo dobrze. Broń Boże, nie szydzę. Trump na to zapytał, dlaczego nie zrobił tego przez 8 lat, kiedy był wiceprezydentem za rządów Baracka Obamy. On powiedział, że coś zrobił, Trump powiedział, nie zrobiłeś, on powiedział, że coś zrobił. W każdym razie, tutaj jest moja pierwsza schiza. Czy im wierzyć? No, tym politykom. No ale wiecie, z drugiej strony narzeka się dużo na tego Trumpa, podobnie jak w Polsce. Marudzimy na PiS, a jakby nie było to zarządów PiS, marihuana medyczna właśnie trafiła do aptek. Aczkolwiek nie wiem, czy to jest dobry kierunek, który teraz obieram, ponieważ w dniu dzisiejszym, w kontekście tego, co się dzieje w Polsce, jest 23 października 2020 roku, jeżeli ktoś by to w przyszłości oglądał. Moi drodzy, to, co się dzieje u nas w kraju, odbiegając na chwilę od tematu tego całego vloga, woła naprawdę o pomstę do nieba i Bóg mi... Może nie, Bóg. Wy mi świadkiem, że jeżeli ten rząd nie zacznie szanować życia i zdrowia kobiet, to ja na pewno i każdy z nas, każdy z was przed tą kamerą powinien założyć kominiarę, wziąć pusty wór, naładować tam kamieni i wyjść na ulicę. Mówię serio. A jeżeli ktoś z oglądających myśli, że to, co aktualnie robi rząd, jest fajne, to z całym szacunkiem, ale totalnie nie szanuję twojego światopoglądu i grzecznie możesz wypisać z tego kanału. Poczekajmy, aż sobie pójdą. Dziękuję. Na serio, bo tu już nie chodzi tylko o kwestie wiary, religii, kwestie polityczne czy światopoglądowe. Tu chodzi, ludzie, o zdrowie i życie naszych mam, naszych kobiet, naszych córek i ogólnie o przyszłość i normalność tego kraju. Wytrąciło mnie to trochę z równowagi, bo to jest masakra, co się teraz dzieje. Natomiast mimo wszystko musimy wrócić do tematu odcinka, czyli legalizacji w Stanach Zjednoczonych. Debata. Było poważnie, ale w sumie ten temat też jest całkowicie poważny, ponieważ też chciałem tutaj zwrócić uwagę, iż o ile temat legalizacji, dekryminalizacji marihuany w dzisiejszych czasach w porównaniu do COVID-a, do tych problemów z aborcją w Polsce, do wielu innych dużo bardziej palących, istotnych kwestii politycznych, społecznych, ten problem dekryminalizacji, legalizacji może paradoksalnie rozwiązać wiele z tych kwestii. Oczywiście nie rozwiąże tutaj piekła kobiet, natomiast kwestie walki z COVID-em jak najbardziej, ponieważ money, money, money. To, co byśmy zarobili z tego i zaoszczędzili na ściganiu tych wszystkich użytkowników, można by spokojnie wpakować w służbę zdrowia. No ale o tym wszyscy wiemy, powtarzamy jak w kółku, jak mantrę, no ale jak widać, Stany Zjednoczone w tą stronę idą. Wracając do debaty, nie padły we wczorajszej debacie żadne konkrety odnośnie marihuany, oprócz tego wielkiego konkretu, czyli przyznania się do tego, iż dotychczasowa polityka narkotykowa i war on drugs były absolutnym błędem, ślepą uliczką. To jest naprawdę, to jest historyczny moment, ponieważ takie słowa, które padły z ust tak
wysokiego rangą polityka, być może przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, na 100% będą miały ogromny wpływ na społeczeństwo i na pewno zapiszą się w kartach historii. Wiecie, to nie jest jakiś podrzędny europejski polityk, jakiś działacz legalizacji w Stanach Zjednoczonych. To nawet nie jest Kwaśniewski, który w 2012 bodajże roku też się przyznał do tego. Mam tutaj wypisaną jego wypowiedź. Kwaśniewski już wtedy powiedział: zakładaliśmy, że prawo do zatrzymania i karania osób za posiadanie nawet minimalnej ilości narkotyków, nawet marihuany, zwiększy skuteczność walki z handlarzami. Zakładaliśmy, że perspektywa więzienia odstraszy ludzi od używania narkotyków i tym samym obniży popyt na nie. Myliliśmy się w obu sprawach. No k***a, tak to nie działa. Że co, wy myślicie, że damy dużą karę dla gangusów? Halo, mordo. Stary, słyszałeś, jakie dali kary za tą marihuanę? Ja to pieprzę, chłopie. Ja pieprzę te strzały, te pościgi, tą całą gangsterkę, człowieku. Nie. Ja już wysłałem sobie CV. Amazon otwiera magazyny pod Opolem. Zajebiście płacą. Jest fajny multisport. Ubezpieczenie zdrowotne i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę, stary. Gdzie ja będę miliony zarabiać za karę pozbawienia wolności? Nie. Ale mordo, to jest Polska. Mamy artykuł 60. Normalnie sprzedajesz wszystkich, jesteś wolny. Wracając na trajektorię, obietnica dekryminalizacji marihuany i anulowania wszystkich wyroków i zmiany polityki narkotykowej wypowiedziane przez być może przyszłego prezydenta i wiceprezydenta najpotężniejszego państwa na świecie może mieć gigantyczny impact na resztę świata. A co za tym idzie, jeżeli by wygrali, to dekryminalizacja faktyczna marihuany na poziomie federalnym będzie miała gigantyczny impact na cały świat. Już mówię dlaczego. Bo tak, czasami mam wrażenie, że to jest jakby cała merytoryczna zawartość tych wszystkich ogólników, którzy politycy do nas mówią. Bo tak, bo nie. Chociaż zimna wojna skończyła się już dawna temu, żelazna kurtyna została podniesiona, to nadal, czy tego chcemy, czy nie, mimo tych wszystkich malutkich narodowych ugrupowań, Stany Zjednoczone nadal są liderem świata, na pewno świata zachodniego. Nadal jest to najpotężniejsza i najsilniejsza gospodarka na świecie. No i szczególnie w Polsce nasi politycy są dość mocno zapatrzeni w to, co Rudy wraz z jego ekipą robi. Grażyna, widziałaś? Prezydent Ameryki do nas przyjechał i powiedzieliśmy, że jesteśmy super! Co ta dekryminalizacja może nam dać? Mówiąc nam, mam na myśli wszystkich zwolenników legalizacji i dekryminalizacji marihuany. Ano da nam to bardzo, ale to bardzo mocny argument, który możemy zastosować podczas każdej debaty społecznej na temat legalizacji czy dekryminalizacji marihuany. Albo podczas nawet kolacji wigilijnej. Chociaż nie wiem, czy powinniśmy poruszać tę kwestię. Tak, powinniśmy poruszać tę kwestię. Nie są one aż tak bardzo kontrowersyjne. No i wyobraźcie sobie, o wiele mocniej brzmi, aniżeli: słuchaj, babciu, Urugwaj zalegalizował marihuanę. A kaj to jest? Decydowanie mocniej brzmi: słuchaj, babciu, Stany Zjednoczone zalegalizowały marihuanę. A wieś mi, wpierony z tą Ameryką. I chociaż jest to istotne, wydaje mi się, iż nie to jest tutaj najważniejsze. Ten symbol jest najważniejszy. Moi drodzy, to Stany Zjednoczone w latach 30. wprowadziły prohibicję marihuany na całym świecie i to Stany Zjednoczone wymusiły podpisanie konwencji kryminalizującej marihuanę. W innych państwach, nawet nie u siebie. Dlaczego? No, najzwyczajniej w świecie szantażowali inne państwa, które tego zrobić nie chciały, uzależniając od tego stosunki gospodarcze z nimi. Na przykład dla wielu państw Ameryki Południowej nie było to na rękę podpisywanie czy kryminalizowanie marihuany, ponieważ nie było to zgodne z ich wewnętrznym jakimś prawem, kulturą i tak dalej. Natomiast o wiele bardziej szkodliwe byłoby dla nich zerwanie stosunków gospodarczych ze Stanami Zjednoczonymi. W ten sposób Stany Zjednoczone zaczęły, a wręcz wymusiły prohibicję marihuany na całym świecie. Tak więc dekryminalizując marihuanę, czy później legalizując na szczeblu federalnym, Stany Zjednoczone dadzą bardzo jasny i wyraźny komunikat do całego świata. Marihuana jest lekiem, marihuana jest legalna, marihuana jest w porządku, na marihuanie możemy zarabiać dużo pieniędzy. No i w sumie wy też powinniście pójść w nasze ślady, jak chcemy się jakoś dogadywać. Jeżeli chcemy mieć dobre stosunki. Poza tym,
nie chcecie tego robić? Ta roślina to jest prawo do wolności każdego wolnego człowieka. To są prawa człowieka. Czekajcie tą analogię. Ale przez tyle lat mówiliście, że ona morduje, że to jest roślina szatana, że ona zabija. Mówiliśmy, okej, ale pomyliliśmy się. Tak samo jak pomyliliśmy się odnośnie praw kobiet do głosowania. Tak samo jak pomyliliśmy się odnośnie praw czarnych. Tak samo jak pomyliliśmy się co do tego, że schizofrenii nie leczy się lobotomią. Chociaż u nas w Polsce pewnie nadal niektórych polityków będzie ciężko przekonać. Kończąc mój wywód, trochę przewrotnie, że kraj, który ma na sumieniu miliony ofiar błędnej polityki narkotykowej, trochę przewrotne, że kraj, który zaczął całe War on Drugs, staje dokładnie po drugiej stronie barykady, przekonując, że wszyscy byliśmy w błędzie. Z jednej strony przewrotne, ale jak dla mnie jest to właściwe, dobre postępowanie. Spieprzyłeś, fix it, come on! Więc zamiast punktować błędy przeszłości, lepiej pomagać w redukowaniu szkód przez te błędy wyrządzonych. Nie jest sztuką coś spieprzyć w przeszłości i iść zaparte, że się nie spieprzyło, tylko sztuką jest powiedzieć przepraszam i próbować to naprawić. Essa. Week. I jeszcze króciutkie, ale najważniejsze w historii tego kanału postscriptum. To nie jest tak, że to wszystko dzieje się samo. To jest wieloletnia praca, walka aktywistów, to zdecydowane, mocne słowa, ale przede wszystkim jeszcze bardziej zdecydowane czyny nas wszystkich wywierają bezpośredni wpływ na późniejsze decyzje polityków. Ludzi, którzy decydują o naszym życiu. Tak jak teraz chcą decydować o życiu kobiet. Na niektóre rzeczy po prostu nie możemy się godzić i wiem, że tym razem na nie po prostu się nie zgodzimy. Może trudno panu prezesowi jest zrozumieć, zobaczyć ten problem, jeżeli w swoim życiu niewiele kobiet widział, natomiast wydaje mi się, że jest to najwyższy moment, aby w końcu zobaczył, jak wygląda wkurwiona baba. Z całym szacunkiem do kobiet. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Jestem z wami. Essa.